Gromadzimy się na uroczystości pogrzebowej naszego współbrata Arkadiusza Romualda Hermana. Jezus, to dla Niego i z Nim nasz brat Arkadiusz przeżył całe życie. Z Nim żył, pracował, chorował. Dziś chcemy właśnie Jezusowi Go zawierzać, Jego miłosierdziu. Chcemy zawierzać Jego życie, by mógł w pełni z Nim zjednoczyć się w domu Ojca. Jesteśmy tutaj, żeby pożegnać naszego zmarłego współbrata Arkadiusza, którego życie było naznaczone chorobą i cierpieniem. I zawsze, kiedy dotykamy tego tematu, to nie jest to temat dla nas łatwy. Bo z jednej strony moglibyśmy sobie teologicznie dobrze wytłumaczyć, że to cierpienie, choroba, które wydają się tak nieodłączne naszej ludzkiej egzystencji, wynikają z grzechu pierworodnego, z naszych grzechów, które popełniamy. I pewnie łatwo sobie usprawiedliwić czy zobaczyć przyczynę i skutek, gdybym w zimie wyszedł nieubrany na zewnątrz, a potem cierpiał chory w łóżku, to rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Ale niejednokrotnie w różnych okazjach naszego życia spotykają nas takie cierpienia, w których tego związku przyczynowo-skutkowego jakoś nie potrafimy dostrzec. Jednak Słowo Boże i to dzisiejsze czytanie zawsze rzuca światło na nasze życie. I myślę, że cierpienie zawsze pozostanie jakąś tajemnicą, ale święty Paweł w liście do Rzymian, tak nawet delikatnie mówiąc sądzę, ale jest to Słowo Boże, mówi sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Jedyny sens jakikolwiek, jaki możemy znaleźć w cierpieniu, to właśnie łącząc go z wiarą, z Jezusem. I myślę, że wielkością też człowieka, ta wielkość ujawnia się właśnie w takich sytuacjach, w których doświadczamy cierpienia takiej sytuacji, która jest dla nas trudna i nie możemy tego zmienić. I dzisiaj, kiedy żegnamy brata Arkadiusza, chciałbym tak mu podziękować za te świadectwo jego, przyjęcia tego, czego zmienić nie mógł, cierpienia, oddania go Panu Bogu i chciałbym mu podziękować za tą ludzką dobroć i życzliwość, na której Pan Bóg z pewnością mógł budować jego życie chrześcijańskie i zakonne. I życzyłbym sobie nam wszystkim tutaj, żebyśmy to potrafili. Przyjmować w Chrystusie to, czego zmienić nie potrafimy, cierpień, trudności i być dobrymi ludźmi po to, żeby Pan Bóg mógł nasze powołanie na tym budować.